Nie wszyscy z radością oczekują nowego roku. Ponad 90% zwierząt bardzo źle znosi huk i fajerwerkowe wybuchy. To ostatni moment, by zadbać o najmniejszych domowników. Weterynarze polecają różne preparaty, niemniej jednak to nie wszystko, o czym właściciele zwierząt powinni pamiętać. Choć do sylwestrowej nocy jeszcze trochę czasu, to jednak od kilku dni, zarówno w dzień, jak i w nocy, za oknami słyszymy efekty zabawy amatorów pirotechniki. Niestety wystrzelone race obok to nie tylko cudowne efekty wizualne, ale także te dźwiękowe. Wybuch niektórych petard generuje hałas o natężeniu od 130 do 160 dB, co stanowi granicę bólu dla człowieka. Wyobraźmy sobie zatem, jak mogą reagować zmysły zwierzęce. Już przeciętny hałas, jaki towarzyszy fajerwerkom i petardom, dla zwierzęcia może oznaczać fizyczny ból. Na zewnątrz strach, panika, ukrywanie się, czasami nawet agresja. To reakcje pupili na pirotechniczne pokazy. Okres Sylwestra jest, wiadomo, bardzo niepokojący dla zwierząt. Zwierzęta się, 90% populacji zwierząt boi się. Jakie zatem podjąć kroki, które pozwolą naszym zwierzakom w miarę komfortowo spędzić tę ciężką noc? Najprościej jest zwierzę zacząć przyzwyczajać od małego. Jeśli to jednak niemożliwe, pozostają inne metody. Albo zabezpieczamy zwierzę, nie podając żadnych preparatów, czyli najlepiej, żeby zwierzę przebywało z nami, blisko nas. Pozasłaniać okna też przed tymi wyszczałami, czyli najważniejsze, zapewnić spokój. Jeśli natomiast dla zwierzęcia to też za mało, wówczas w zależności od tego, jak jest pobudliwe, możemy podać mu odpowiednie preparaty. Dawniej były tabletki, obecnie mamy formę żelów i albo mogą być żele na bazie z ziół uspokajające, albo żele z dodatkiem, z lekiem acepromazyna, który powoduje, że dochodzi do miorelaksacji, czyli zwierzę nam się jakby rozjeżdża. Ze względu na dodatkowe skutki, jakie mogą wywołać leki, niezwykle ważne jest to, że oprócz ich podania należy również zwierzęciom odpowiednio się zająć. W pewnym momencie też dochodzi do zaburzenia ośrodka termoregulacji i zwierzę nam się wyziębia, czyli w tym momencie kontrolujemy nasze zwierzę, przykrywamy kocykiem. Leki działają po 40 minutach, czas działania od 4 do 6 godzin. Ostatnim, chyba najistotniejszym elementem w łagodzeniu skutków sylwestrowej zabawy jest po prostu nasza obecność i uczucie. Niestety acepromazyna nie jest lekiem, który typowo uspokaja. Tu przede wszystkim dochodzi do miorelaksacji, a przede wszystkim nasza obecność, no, nasza dłoń, przytulenie zwierzęcia, to jest to ta gwarancja, że zwierzę nam się po prostu uspokoi. Należy więc pamiętać, że nadmierny hałas może powodować nie tylko uszkodzenia słuchu czy ból, ale także dolegliwości układu nerwowego i krwionośnego, nie mówiąc już o zmęczeniu i stresie. Dbajmy zatem o naszych podopiecznych, jesteśmy bowiem za nich odpowiedzialni. A może do tego właściciele czworonogów, solidaryzując się z nimi w tym jakże ciężką dla nich noc, ograniczą się do zakupu jedynie wizualnie efektownych zimnych ogni.